Siemaneczko, jestem Pepe Tym Games. Witam was w Farmers Live. Dawno nie było, ale wracamy na Farmers Live, proszę państwa. Wracamy. Ogólnie, Farmers Live, wiadomo, bo zawsze był weekendy. Ale, że teraz w braku czasu, bo jest wiadomo, praca na gospodarstwie i tak dalej. Roboty w polach, więc teraz no nie ma czasu nagrywać tego Farmersa dwa razy dziennie, może dwa razy wiecie, na weekend, więc dzisiaj odpalamy sobie w tygodniu bez farminga, więc mam nadzieję, że wam się to spodoba. Nie wiem, co mam dzisiaj do roboty ogólnie, szczerze mówiąc, bo tego pojęcia nie mam, co robiliśmy, jak robiliśmy, nic nie mam pojęcia. Na pewno nie musimy chyba zabić pieniądze z tego, co tylko widzę. Pustych butelek potrzebuję, dobra. Szukałem pustych butelek. Mamy gdzieś puste butelki? Może w motorze? Nie. Ale w motorze byśmy mogli pakować co? Zacielonej? Zacielonej mają, mamy. O, fajnie. Jajka trzymam, w ogóle nie pamiętam, co my tu mieliśmy. Do roboty. Nic nie pamiętam. Pod tym względem, ale zaraz to będziemy wszystko wiedzieli, co i jak mamy. Tak, butelek nie mamy, więc tak szybko lecimy sobie na tak, bo zalesia. Nie wiem, ile czasu będziemy się odcinek mieli, bo jest 10, po 10 godzinie wieczorem. To przejechałem dopiero niedawno z pola. Wiecie, 108 za butelki, dobra. A nie byś ty mi dała za jajka? 5. Bo chyba dużo to ty mi nie chcesz dać. Miód pitny, zacie. Czekajcie. Czy a ty w ogóle zacie skupujesz? Miód. Dobra, na razie wracamy na gospodę. Weźmiemy sobie. Ogarniemy na przykład. Puste butelki weźmiemy sobie, weźmiemy ten bimberek. Musimy tak wydoić krowę, przerobić sobie na masło. Gdzieś te masło sprzedać. Miałem mieć kasy, no bo tej kasy. No dobra, mam trochę. Nie powiem, że nie. A czemu? Toksja Szymana. Tu trochę by się pokiczkało widać. Z tego braku czasu. Dobra, na pewno nie lekko. Na pewno nie lekko. Zobaczymy, czy ja nie muszę tutaj ogólnie rozpalić od nowa. Czekajcie, jak ja to rozpalę. Patrzcie. W ogóle nie miałem tutaj ogarniętego. Dobra, to jest tak samo. Tego mi to się nie pasowało. Dobra, no was spoko. Wszystko ogarniamy. Zobaczymy to w ogóle teraz na polach. Bo też tego nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. No chyba tak tam stawa to jest 2,5 tygodnia nie było. W sumie to więc. No, suma summarum. Nie ma co się dziwić. Czyli teraz nie pamiętam, czekajcie, teraz tak 15 godzin, ja sobie dacie, wezmę teraz malinowy w pachuje i pojedziemy sobie strzelać. Zacierę wszystkie i jak to wyjdzie finalnie, nie wiem. Znaczy miodowy, mam miód. Zacierę w ogóle dużo nie mamy, ale coś tam zawsze jednak pieniędzy powinniśmy zarobić. Pięć minut. Czekamy, nie śpieszy się z tym wszystkim człowiek. Na spokojnie, proszę państwa, na spokojnie przede wszystkim, bez żadnych problemów trzeba mieć. Mówię to, że trzeba to po prostu pieniążki zarabiać. Ma być butelkę, miód nie, zacie, jagodowy? Miodowy, nie miodowy, tylko zacie. Malino. Dobra, i tu mamy tak, tu mamy 35 minut, więc dobra, idziemy wyprowadzić krówkę.
prowadzić owce. Chociaż nie wiem, czy ja owce już nie sprzedałem. Suma summarum, a nie, już widzę, że nie mam. Gdzieś mi tak towar zginęła. Ej, płynne, to ja odwaliłem lipę. To ja odwaliłem lipę, proszę państwa, z tego względu, iż nie wziąłem. Nie wprowadziłem bydła. Nie dobrze. Dobra. Nie, dalej paliwa. Czekajcie, w ogóle ile tego paliwa, to w ogóle też nie mam pojęcia o tym. Mam groch. Kapusta idzie. Cztery buraki niech idą. Masło na sprzedaż. Dobra, i będziemy samochód, zobaczymy. I pójdziemy na PGR, że chyba było najlepiej, tak? Pod tym względem zarabiać, o, ścięło się. Kurwa, masz paliwa kupić. Tego nie chciałem, myślałem, że paliwo mi starczy, ale jednak nie. Jajka, masz jajka. Masz nasionka. Jest lipiec. No teraz suma summarum, to akurat nie mam co teraz brać. Jeruganie, dobra. Musimy iść do starszaka. Kupić paliwa trochę. Kupić trochę paliwa, dolać do motoru i lecieć gdzieś indziej. Kup paliwo. Paliwa to nie wiem, ile byśmy mogli kupić. Zdychę. Kup sobie kota. Mam w końcu dodatek, ogarny dodatek. Więc będzie można trochę pokombinować i nawet w domu. Zobaczymy, jak będzie można wystrój domu zrobić może dzisiaj. By się przydało, nie powiem, że nie. Dolej paliwa. Czyli tak, teraz muszę na farmę Tadeusza chyba lecieć. Tego pamiętam mniej więcej. Tutaj sprzedać oczywiście nasze te rzeczy związane z Bimberem. Handlujmy. Lokat. Zacie miodowy to nie będę, nie kombinował, nie będę, bo to by się nie opieli. Bo 180 zacie, ale maliny same sobie byłyby bardziej ogarnięte, czyli tak, zacie malinowy, cukier, teraz tak. 10 kilo, powiedzmy to jest kilo, tak? Czyli 1500, chyba, nie wiem, czy będzie dobrze, czy nie, to zobaczymy. No i tak, lecimy z powrotem na gospodarkę. Nie wiem, czy w ogóle mam kuziwa. Czekajcie, teraz tak. Muszę sobie ogarnąć wszystko. Przypomnij sobie w ogóle, jak to było. A tu mieliśmy się na jeszcze, chyba. Ale rzeczy, to zapomniałem. Kurde, czekaj, to później nagrywaj do podziału. Ale nie chcę przystoić mieć na kanale, więc no. Co będę oszukiwał? Nie chcę być przystoić na kanale. Dobra. Mamy tak. Rozpal. Gotuj. Zacie malinowy. Zacie ma... Kurza motka. Muszę po wodę lecieć. Dużo tej wody idzie. Dobra. Strasznie dużo tej wody. Przez te wody to będzie ja będę się teraz sobie tak naprawdę fest nanosić. Znaczy miodowy. Bo fajnie, żeby kuźwa go nie spalił, bo będzie lipa. Ty zaczęłem, żeby nie pogasił. Nie spalił. Kuźwa, miałem ci nie napijać, tylko miałem wziąć się do tego. Ajajajajaj. Za szybko, tylko. Jest tak.
Tyk. Gotuj malinowy i teraz powinien jeszcze chyba mi... Kurwa, tego, tej wody to potrzeba tyle, że to jest katastrofa. Dobra, bierz wodę. Bierz wodę i będziemy zaraz lecieć dalej. Tyk. Dolej tej wody. Nie wiem, czy się to zwróci, ale niech już tak będzie, będą troszeczkę bardziej, nie mówię tam pieniędzy, ale coś tam powinienem z tego zarobić. Dobra, teraz tak, bierzemy, czekajcie, ogólnie ile mam tego wszystkiego tutaj w bagażniku, tu, dobra. Masa to RPG, że mamy sprzedać. Tak, zalecie. Dobra. Zalecimy jeszcze RPG jeszcze raz, dobra, trudno. Trudno. Cyk. Pohandlujmy. Kuźwa. Weź to sobie, spakuj sobie do tego. Tu. A 7 członach z tego też nie skupuję na PGR-ze. Bardziej mi wadzie czego... taką składnię, wymowę i tak dalej. Ale to jest późno na mnie dzisiaj nagrywać i dlatego tak jakoś to nie jest jakoś na mnie jakoś fajnie. Znaczy nie tyle, że fajnie, tylko taka pusta jest, kurwa, tak opłacalna. Gorzej. No tak się odbyliśmy, jakby nie patrzył. On cukru darba, no nie, bo cukru to mi się przyda. I teraz ja bym się do księdza przejechał z tego względu, proszę państwa, chcę zobaczyć co on ma w tym swoim arsenale. Bo do księdza tu się bierzało tu dobra. Proszę księdza. O, księdza. To czym się przejechał? Że księdza. Co pan możesz mi... Czekajcie, nie, zupa zażenie wnętrza. Możemy sobie kupować takie fajne rzeczy. Teraz do naszego lustra możemy sobie kupić. Możemy sobie jakieś półki kupić. Pulwy pas. Prawda, pulwy pas. Pod tym względem. No ale wiadomo, że to jest no, kosztowny biznes. Więc no mi się raczej teraz na razie nie opłaci teraz tak robić, wykupywać. No co, łóżko będę kupywał, które też nie, moim zdaniem nie kosztuje aż tak mało. Ale wiecie, no mniej więcej widzimy, może jakieś fajnie sobie tutaj dobrać. Później fajnie tylko użyć dom. Dobra, no pokażę sobie jakieś fajnie dom. Znaczy malinowe, dobra, lecimy, bo tamte zaciery, co są nowione, to tam jeszcze po Alie 6. Wytwarzam bimę. Dlaczego chciałem na to? Na hamulcenie się wzięło, tak? Zacie, dobra. Jeszcze 7 zacier, żebyśmy zrobili, to by pasowało. Bo to jest tak, już się dołożymy. Czekajcie, może 7, chociaż mam raczej wysiadł, by pasowało też. Nie mamy wiedereczko, tu mam wiedereczko. Wiedereczko i sobie to będziemy powoli jakoś to ogarniać wszystko. Powoli, w wolnym tempie, ale zawsze to lepiej w wolniejszym tempie, jak wcale. Zaciem malinowy, no dobra, tu już więcej nie widzę, bo cukru nie mamy, no dobra. No to tak nie tak źle, bo tych zacierów chyba czy mamy ile? Zacier miodowy mamy 3, miód. Malinówkę mamy też 3, więc no, tych zacierów nie musimy dać dla mnie. Jakoby, czy to się opłaciło? 40. No, też niech będzie. Tak, dobrze.
Czekajcie, tu jeszcze może dołożę. Będzie to. Jak się tam jakoś fajnie to ogarnia. A powiedziałem, mam swoje zwierzęta, bo naprawdę nie widzę tych zwierząt. A właśnie, a propos zwierząt, jeszcze pójdziemy na tak. Trochę się plątam. Nie powiem, że nie, dzisiaj się plątam strasznie. Pod tym względem, ale tak, musimy kupić paszę dla świń, dla kur. Pohandlujmy. Pasza, dobra, tam widzę wolki wszystkie. Nie, raczej wszystkie, wszystkich nawet nie no. Dobra, żebyśmy wiecie, mogli dać nam, naszym świnkom trochę się podpasły. Bo są strasznie chude. A tak tego nie możemy zostawić. Nie, nie, nie. No i trochę naszym kurakom. Dobra. No już karmy. Teraz tak. Ile byśmy mogli dołożyć? 22. Dajmy na razie, nie wiem, 8. 8, tam 8, 8. Coś takiego. Ogórek to masz kolej to. Poczekaj, a czemu ty nie... Ty, no prowadź zwierzę. Jestem prowadzić. Chcę pochodzić gdzieś tam... Funkcjonuj sobie. Bóg, mój kochany, nie ma w ogóle żadnej paszy. Mi się zdawało, że powinieneś mieć paszę. Ale jednak widzę, że jednak tak to nie. Zobaczcie, 8% pasienia, to mamy 54. Trzeba o tym silnika dać wyczyścić. Nawet tego wygodniejsza. Fajniejsza. Tutaj ten to czysty miary, więc to będzie git. Czekajcie, bo coś teraz miałem jeszcze organ na targu. Coś, co mnie korci. Nie powiem, że nie. Tylko mi się widział, nie Staszka, dwa na pewno dodaję. Tego ziomeczka, Stefan. No, mamy... Parę rzeczy, które byśmy mogli kupić. Gramofon, to będą, nie mam pieniędzy, ale możemy sobie kupić tak. Pakiet. Możemy kupić sobie tapetę. Możemy sobie wytapetować w końcu pokój. Coś częściowo porobić. I zastanawiam się tylko teraz nad tym wzorem, jaki byłby by miałem możliwy. Teraz tak, patrzę. Dobra, niech to będą te liście. Proszę Państwa, jeszcze byśmy sobie zobaczyli podłogi. Nie wiem, czy jak to tam będzie wyglądało pod tym względem, bo ciężko mi stwierdzić. Ale chcę zobaczyć. Zobaczyć, jak to wygląda, to budowanie, inaczej, nie budowanie. No, pójść na twarz. Odnawianie tego wszystkiego. O. Dobra. Czyli tak, mamy to w ten sposób. Czyli tak, teraz co inne? Nie. Możemy zniszczyć, ale teraz chodzi mi bardziej o ściany. Jak to teraz mam zrobić? Tak, jakbyśmy zrobili to tak. I użyj. I połóż. Coś kuziwa tutaj. Czekajcie, no bo chcę to zobaczyć, ale ja tego zbytnio szczerze nie widzę. Tego rezultatu. Jestem prowadzić, bo jak spagat. I czekajcie, a jakbyśmy teraz. No nie, to teraz jest to. Jeszcze raz. Odłóż. Tyk. No i tak. Użyj. No patrzcie, coś albo mi się zbugowało, albo po prostu ja tego nie umiem. Użyj. Jak to teraz użyć? O, to wypaliło. To nie powiem, to wypaliło. No ma tak. A rędy mogę zniszczyć.
Nie. Czekajcie, no bo ja bym chciał po prostu to... Mogę łóżko zniszczyć, nie powiem. Kufę, łóżko, tutaj takie dupelki. Ale patrzcie, to już troszeczkę inaczej wygląda. Ale teraz tak, no chcę papier wziąć. Czemu ja nie mogę użyć? No myślałem, że trochę będzie można to inaczej rozegrać pod tym względem. Ale powoli, powoli będzie można coś tam kombinować. Nie powiem, że nie. Upuść. Jak chcę to użyć, chcę, to nie mogę. Dziwne. Dziwne, nie powiem, że nie. Ale to pewnie pomyśleć w pierwszym czasie, jak to tam dokładnie może to ogarnąć, nie wiem. Pod tym względem. Trzeba trochę będzie pokombinować to. Tu jest nasza muczka. O, mam od końca, trochę miotko będziemy mieli, zajebiście. Chociaż więcej niż poprzednio, niż zawsze. Cyk, 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 to jeszcze z tyłu będą. O nie? A mam jakieś uprawy, bo nie pamiętam. Naprawdę, pogubiłem się. W ciągu... 3 godziny, a... Kupenda? Ej, a czemu kupenda mi nie pokazuje? A fajnie to wygląda. Kupenda mi nie pokazuje. Dziwne. A tak, na pewno nie mam co iść pewnie do krowy, bo raczej krowa, jeśli nie była w boksie, da, że mleka mi nie da. Tak mnie się zdaje. Ale tak, mi się chyba ją by przydało. No wiadomo, co zrobić, gdzieś sprzedać, bo na 5 miesięcy jeszcze pożyję, a może coś tam z tego będzie. Nie wiem, no na upasiona jest, na jakim ona etapie jest upasienia. O 100% w sumie, no to chyba nie jest jakoś tak źle. Więc tutaj tak, no chodź tu, ale biegnie, kuźwa. Pan Romek. Na pyku. Ziomuś. Pohandlujmy. Sprzedaj zwierzęta. 309% sprzedaj. Sprzedaj 170 aut siebie, żeby kupić krowę. Sprzedać. 1400. Zajebisty kurwa biznes. Ej. Bez sensu to kuźwa z jednej strony jest. A myślałem, że będzie można im sprzedać jakieś, chociaż nie wiem, połowę tego co. No bo ja bym zaryzykował, ale się boję. No bo na wierze, no jeśli mi padnie, no to mi padnie. Trudno dam, jak się mówi. No i lepiej mi mieć tak, niż mam sprzedać za zakrocie, bo to trochę jest bez sensu, moim zdaniem. Więc tak, weź teraz ją prowadź. Już po prostu prowadzę. No otwórz i prowadź. Żeby tam wejść. Zamknij, no będzie, tak będzie. No mój, trochę jest takie bezsensowne. To wszystko. Kuźma, co tu się stanęło? To zimie, już ci było czym ruchu, dobra, tu masz. Ja tam pracę na tyjadę, bo ty już późno będziesz obiad jadł. Tak. Nie miód, tylko chciałem zacząć miodowy. Ej. Musimy jeszcze pobrać. Dlaczego? Będziemy kończyć ten odcinek zaraz, bo jest pół do 11 nocy, a trzeba wstać o 4, więc nie chcę się. Muszę powiedzieć, że w pewnym sensie włączył te roboty, bo kupiona już będzie zasiana dzisiaj, więc myślę, że będzie dobrze.
Znaczy w dziwnym, którym... Oglądacie pana pomniku, kiedy będzie zasiana już, więc no fajnie by to było. Woda. Mamy wodę, mamy ten. Wimbrownica by się jeszcze jedna przydała. Że nie powiem, że nie. Fajnie by to było. Na wkładach raczej obsiewać nic nie będziemy, bo no, tutaj raczej nie ma co więcej obsiewać. Kapusta do odbioru, więc zbieraj kapustę, że jeszcze sprzedamy kapustę i zobaczymy jak to wyjdzie. A teraz są... O, jest to pojedyncze, zajebiście. Pokrywę w ogóle jeszcze nie sprzedawałem, więc nie wiem jak to w ogóle planuję i jak to będzie wyglądało i za jaką kwotę będziemy mogli to sprzedać. Tego nie wiem. Nie sprawdzałem. Szczerze, to jest pierwszy raz, w którym mamy ogólnie kukurydzę. No i kukurydza 36. I na pewno tak, pójdziemy zawsze zobaczymy, czy będzie można ją sprzedać. Za jakiej kwotę. Bo tak to będzie, wiecie, mogli troszeczkę bardziej poszaleć. Kurwa, mam miejsca, czekaj, to już trzeba podjechać motorkiem tutaj. Bo to nie ma sensu dylać daleko, dobra. A miękki brek z jednej strony. No nie. No nie żartuj. Ale poszły. Dobra. No i tak, gasimy. Pakujemy zaraz sobie tutaj nasiona kukurydzy. Wszystko to, co będzie można, to będziemy sprzedawać. I tak, to i coś jeszcze chciałem. Chodź, kapustę. A gdzieś kapustę mi się zdawało, że trochę dobrze by chodziła, ale mogę się mylić. Mam takie, że wiadomo, coś stanie, ale z kubiorem, a tutaj z kolei no, jest gdzieś tam indziej. Tu taki ci u innej tutaj usługi. No, jest może trochę dłużej, ale za mało ileś biorą. Tutaj... Jest plus, są plusy i są minusy. Dobra. Dobra, lecimy na PG, zobaczymy. O kuźwa, już pewnie zamknięty to. Nie ma? Jeszcze mi skupiła parę rzeczy, co? 5 zł za nasionka w kukurydzy. Kukurydza po 11, no jest 300. To też suma, no... No nie jest tak źle. No ale mogło być trochę lepiej. No tekli z tundrzymi. Dumę, dlaczego nie? Chodź dolej. Dolej. To nie będzie... Nieczynne, tak powiem. A nie. Kusma jeszcze jest. Masz tu parę, lecie balinowej. Masz, lecie nie. Kurwa, lecie sprzedałem, czy sprzedałem ten. O, ot to. Ej, co tak kurwa tanio? Może by tyle było, może mi się popiczkało. Miód. Dobra, a ja bym chciał Cię kupić tego koda. Kurwa. Dawać. Popilimy se kota. Nie wiem po kiego grzyma, ale popilimy se kota. No ma, to jest spakowana tutaj. Będzie sprzedawana później, bo to jest się stało trochę co nieco. Tutaj mam kiciusia. Czekajcie, co ja mogę tutaj? Pole. Nie bawać.
Takie dużo rzeczy tutaj to nie będzie miał. Kazimierz kupi kiciusia, Kazimierz kupi kiciusia. Czekajcie, chciałem tak fajnie zrobić. Niech tutaj go postawić. To jak będzie przyjdziesz? O jasne, tak. Pik. Dobra. I się dzieje w dzisiejszym odcinku, byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, chcecie, pewnie komentarze i zapytanie, czy się na tego odcinka. Na razie, cześć.